To wpadniesz na pieczenie? Nie mogę. Odbieram dziś siostrzeńca z przystanku. Kilka lat go nie widziałam. Hello. O przepraszam, chyba zaszła pomyłka. Czekałam na kogoś innego. Ciocia Jasiu? Coś ty ze sobą zrobił? Co żeś taki czarny? Posmarowałem się pastą do butów. Pokiego? Bo Bob Marley to mój idol. Że kto? Słuchaj ciocia, mam super plany. Założę plantację zioła i będę grał reggae, a potem pojadę do Afryki na zmartwychwstanie cesarza. Tylko nie mam kasy na start. Podasz mi? Odjebało mu. Skąd się wzięła Ania z zielonego wzgórza? Z nieba spadła. No co? Była taka głupia, że równie dobrze mogła. Też cię wywaliła z klasy. Za co? Bo spytałem, dlaczego nie przerabiamy przygód Tomka, sojera tylko ten szajs. A kojarzysz, dlaczego nie ma dzisiaj? Stwierdziła, że oleje dziś Polski i pojeździł na traktorze. Będzie dopiero na matmie. Ala. Co jest? Matma dopiero za pół godziny. Mam najnowsze wiadomości. Pamiętacie Jasia Pałkowskiego? Tego, co się z nim bawiliśmy za dzieciaka? Wrócił, ale zwariował. Udaje Rasta, wysmarował się na czarno i takie tam. Skąd to wiesz? Spotkałam handlarza. Mówił, że Lucyna jego ciotka wywaliła go z domu, więc mieszka w budzie i robi tam dziwne rzeczy. A od handlarza próbował wycyganić Marychę. No, bracie, daj trochę. Przecież tym się trzeba dzielić. To sakrament. Po pierwsze, nie jestem Twoim bratem. Po drugie, umyj się najpierw. Po trzecie, nie ma nic za darmo. One love, breda. Ja i ja musimy sobie pomagać. Mów po ludzku. Pieniądze to babylon. Zioło wyzwala. Zioło dla wszystkich. Młody. Zioło tak jak każdą różywkę trzeba z głową, więc nie dla wszystkich. Nie trzeźwym i upośledzonym nie sprzedaje. A teraz spadaj. Szkoda chłopaka. Tak nisko upadł. Ja się na to nie zgadzam. To był nasz kumpel. Co z tego, że ma zaćmienie mózgu, trzeba mu pomóc. Wstawać, idziemy do niego. Ale co chcesz zrobić? Może najpierw go wyciągniemy do burgerowni. Pewnie siedzi głodny w tej szopie. Racja. Chodźmy. I tak się przedstawia sprawa. Wiecie co? Takich uderza, kto się burgerem nie a naja, pewnie go nawet nie tknie. Mam coś lepszego dla niego. Co to? Domowe pierożki ruskie, żadnej chemii. To jest pyszne. Popij sobie kapistranerem z, z lokalnego browaru. Dziękuję. Jaka piękna muzyka. O, przepraszam, ktoś dzwoni. Przepraszam, dzwonił z boku, czyli z biura obsługi klienta. O, widzę, że ci smakowało. A chciałbyś się nauczyć takie robić? Pewnie proszę pani, tylko muszę się doprowadzić do porządku. Możesz się umyć u mnie. No mówię pani taki odmieniony wrócił z tej stolecy, chlip chlip. No niestety Lucyno, ale chyba w twojego siostrzeńca wstąpił szatan. Zwołam mohery i idziemy do niego. Jasiu? Matko przenajświętsza co się stało? Ciociu, już skończyłem z tym wariactwem. Nawet znalazłem pracę. Będę pomocnikiem kucharza w burgerowni przy autostradzie. Wpuścisz mnie do domu? No, cuda, normalnie.